zdalne ustawienia pilota współpracującego z odbiornikiem Proxima NM. Jeżeli dostęp do odbiornika będzie utrudniony, przed jego montażem warto włączyć funkcję, by wcześniej zarejestrowany pilot mógł w sposób zdalny rejestrować kolejne piloty, kasować wcześniej zarejestrowane piloty oraz kasować pamięć odbiornika. Opcja numer 1. W sterowniku Proxima NM ustawiamy, by zarejestrowany pilot nie mógł zdalnie kasować oraz rejestrować pilotów oraz nie mógł kasować pamięci pilotów. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk na odbiorniku. Po pięciokrotnym sygnale dźwiękowym puszczamy przycisk. Następnie po pierwszym sygnale dźwiękowym naciskamy i puszczamy przycisk na odbiorniku. Odbiornik hymnem kibica potwierdza zmianę ustawień. Opcja numer 2. W sterowniku Proxima NM ustawiamy, by zarejestrowany pilot mógł zdalnie kasować oraz rejestrować piloty, ale nie mógł kasować pamięci pilotów. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk na odbiorniku. Po pięciokrotnym sygnale dźwiękowym puszczamy przycisk. Następnie po drugim sygnale dźwiękowym naciskamy i puszczamy przycisk na odbiorniku. Odbiornik hymnem kibica potwierdza zmianę ustawień. Opcja numer 3. W sterowniku Proxima NM ustawiamy, by zarejestrowany pilot mógł zdalnie kasować oraz rejestrować piloty oraz mógł kasować pamięć pilotów. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk na odbiorniku. Po pięciokrotnym sygnale dźwiękowym puszczamy przycisk. Następnie po trzecim sygnale dźwiękowym naciskamy i puszczamy przycisk na odbiorniku. Odbiornik hymnem kibica potwierdza zmianę ustawień. Więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na proxima.pl.